Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Kulisy Historii. Dzisiaj mam przyjemność gościć Jarosława Molendę, dziennikarza, reportera, publicystę, podróżnika i przede wszystkim pisarza. Pisarza tego gatunku, który się nazywa literaturą faktu, czy też biografistyką w zasadzie. Dzisiaj chcemy porozmawiać o Zbigniewie Nienackim, skandalista od pana Samochodzika. I taki jest tytuł najnowszej książki Jarka Molendy. Ja jeszcze tylko przypomnę, gdyż każda pliszka swój ogon chwali, poprzednią książkę Jarka Molendy, Alfred Szklarski, Sprzedawca marzeń. Mieliśmy okazję z Jarosławem rozmawiać i na targach, i tutaj. Książka nagrodzona sygnetem Instytutu Pamięci Narodowej w tamtym roku podczas kongresu. Jeden z większych hitów wydawniczych. Zaraz przejdziemy do najnowszej książki, ale jeszcze muszę, Jarko, taką rzecz zapytać, bo pojawiają się takie głosy. Ja tak próbowałem zliczyć, bo są różne źródła w internecie, tak próbowałem zliczyć twoje wszystkie książki. Wyszło mi około 49. 50. Czyli mamy 50, proszę tak. Państwa, to pięknie, półsetki, 50 książkę mamy przed sobą. No właśnie, da się z książek żyć? Kiedyś usłyszałem takiego znajomego, który no, jest bardziej oczywiście naukowcem, bardziej można powiedzieć, pisuje taką eseistykę naukową. On powiedział, z książek w Polsce trudno wyżyć. Znaczy tak mi się wydaje, że rzeczywiście z samych książek i przy troszeczkę może nie tyle trudniejszej literaturze, co bardziej wymagającej, bo powiedzmy takie gatunki jak romans, czy kryminał, czy thriller, jak zwał, tak zwał, no są zdecydowanie poczytniejsze, wychodzą w większych nakładach, więc tu się spodziewam, że autorzy mogą sobie spokojnie dostatnio żyć. Nie będę wymieniał, jakich tam autorów mamy na rynku teraz najbardziej poczytnych. To myślę, że z tych gatunków to można śmiało żyć. Literatura faktu, same książki, oj, chyba nie. Chyba nie, ale tu przy książkach są też różne inne możliwości, że tak powiem, dorobienia, jak spotkania autorskie. Są jakieś tam tantiemy za wypożyczenie książek w bibliotece, za usługi reprograficzne. No gdzieś tam kombinując, coś tam pisząc, chociaż teraz już ten strumyczek wysechł, bo ja kiedyś na przykład dość dużo pisywałem do prasy, więc powiedzmy tymi artykułami można było sobie też dorobić, no ale w pewnym momencie jak ja wydawałem szybciej książkę niż się ukazywał artykuł, no to stwierdziłem, że to chyba nie ma sensu, tak? No i stawki strasznie zleciały. No więc z samych książek bardzo ciężko. A z jaką szybkością piszesz? Wiesz, to jest trudno powiedzieć, bo ja nie siedzę, znaczy może inaczej, jak już siadam, mam wszystkie materiały zgromadzone, no to rzeczywiście siadam do jednej książki i nad nią siedzę. Różnie to bywa. Ale przygotowania do książki, gdzieś jakiś pomysł, który się rodzi, bo to trzeba też jeszcze wydawcę przekonać, tak? Bo ja już w ciemno nie piszę, chociaż Nienackiego napisałem w ciemno. Nie miałem wydawcy. Ale nie wiem, no jestem już troszeczkę na rynku, jednak te 50 książek daje jakieś tam doświadczenie i miałem święte przekonanie, że ja bez problemu znajdę wydawcę. Tym bardziej, że jednak Szklarski no, dość dobrą reklamę mi zrobił, więc tu nie miałem obaw. Mówię, stwierdziłem, że lepiej mieć gotowy maszynopis i z tym pójść do wydawcy, zamiast, nie wiem, bawić się w jakieś konspekty czy coś tam. Ja nie mam na to czasu, nie? No, więc pisanie książek to jest też właśnie zbieranie materiałów i tak dalej. No, ten Nienacki, z nim się spieszyłem, żeby zdążyć w jakieś okolice premiery filmu, który Netflix wypuścił. A zaraz do tego przyjdziemy. Ja wiem, tylko tłumaczę. Więc nad nim siedziałem naprawdę masakrycznie długo, jeżeli chodzi o godzin dziennie. Bo tak to rzadko aż siedzę, bo po prostu już nie daję rady, no ale tutaj bardzo mocno byłem zdopingowany, więc siedziałem po prostu po kilkanaście godzin, żeby się z całym tym ogromem materiału wyrobić, więc to było dzień w dzień. Właściwie koniec października, jak wpadłem na ten pomysł, to jeszcze w maju, jak książka już była czy w korekcie, czy w redakcji, ja jeszcze coś dopisywałem albo usuwałem, więc jeszcze ten proces twórczy trwał. To kochają, wiesz, redaktorzy, a zwłaszcza ci, którzy tekst łamią najbardziej. No, więc nie, tu jeszcze zdążyłem przed łamaniem, ale tekst już był po redakcji, już był w korekcie, a mówię, nie, to tu wyrzucimy, a tu jeszcze parę rzeczy dodamy, bo naprawdę takie kąski znalazłem, mówię, no żal po prostu tego nie zamieścić. Więc tutaj było Nienacki, no to ile to tam, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, 7 miesięcy, ale
No naprawdę intensywnie, dzień w dzień, po kilkanaście godzin dziennie. Poprawki czy piszesz od razu na czysto, jak Mozart swoje utwory? Ja troszeczkę robię jak robił Proust. Bo on robił takie makatki. Ja do dzisiaj też tak pracuję. Ja najpierw zbieram wszystko, co mam na dany temat, czy to jest postać, czy to jest biografia, czy tam opisuję jakieś wydarzenie. Ja wszystko zbieram i ja sobie to potem drukuję, ja sobie to tnę, ja sobie to zaczynam układać. Ale jak ja już sobie to poukładam, wiecie, to czasami wychodzą takie aż kompozycje, bo tu doklejam, ale mi się wtedy łatwiej ogarnąć, gdzie co lepiej pasuje, tak? Ja troszeczkę tę metodę podpatrzyłem od mojej byłej redaktor naczelnej, gdy jeszcze w Krakowie, w czasach krakowskich w latach 90. pracowałem w wydawnictwie Opres, gdzie robiliśmy encyklopedię geograficzną świata i nie tylko zresztą. I ona miała taką manierę, że właśnie wychodziła, kładła kartki papieru na podłodze i chodziła i czytała tak z góry. Ja się wtedy z niej śmiałem, a teraz po latach pani Zdzisławo dziękuję, bo troszeczkę od niej to podpatrzyłem, bo rzeczywiście lepiej ogarnąć, bo jak zaczynam na ekranie monitora, czy tam ekranie komputera, to ja się zaczynam miotać, tak? Gdzieś wiem, gdzieś ten fragment był, zaczynam szukać, ale gubię tę myśl, którą chciałem gdzieś tam zawrzeć, nie? A tu jak mam na karteczkach, tu coś dopiszę, ewentualnie już w tekście, w komputerze poprawię, bo coś mi się tam nasuwa, to już będę pamiętał, że to jest poprawione. I mówię, a na zasadzie doklejania tych różnych miejsc i właściwie jak ja już to zrobię, poskładam to w komputerze, to już jest książka gotowa. Ja już wtedy niewiele zmieniam. Chyba że redaktorka powie, że trzeba coś przesunąć, ja jej grzecznie słucham, bo troszkę się jej boję. No i to jest właśnie kultura. W tym sensie, że korzystamy z doświadczeń innych, uczymy się do doświadczenia ich innych, aprobujemy to, co oni robią, bierzemy na swój warsztat, usprawniamy. Piękna historia. Ale jeszcze masz jedną taką cechę. Przepraszam, że tak dużo na razie wokół bohatera, ale zaraz do niego dojdziemy. A poza tym ja Państwa zachęcam do czytania książki, bo my Państwu książki nie opowiemy. Od razu uprzedzam, lojalnie. Tak, bo trzeba z tych książek zarobić, nie? No. Masz sobie jeszcze żyłkę po takim twoim okresie podróżniczym też demaskatora, bo zdemaskowałeś na przykład Tonego Halika. Przypomnijmy tą historię. Znaczy Tomy Halik i Elżbietę Dzikowską też. No, była awantura. Przede wszystkim, bo Tony Halik to tam troszeczkę mniej, bo już właściwie historia była znana, on się przyznała, ale pani Dzikowska no pewne rzeczy skrzętnie ukrywała. W latach 70. doszło do tak zwanej ekspedycji Wilka Bamba, w której brali udział właśnie Tony Halik i Elżbieta Dzikowska. Ruszyli na odkrycie ostatniej stolicy Inków, bo o tym myślisz, oczywiście, tak? No, to ja się wolę upewnić. Tak, ruszyli na odkrycie, słuchajcie, stolicy, ostatniej stolicy Inków, która 12 lat wcześniej została odkryta przez Amerykanina Gina Savoya. Tony Halik dostał pieniądze z amerykańskiej stacji telewizyjnej na nakręcenie dokumentu właśnie dlatego, że Amerykanin właściwie nie tyle co odkrył, tylko potwierdził, że te ruiny, które tam się znajdują, to jest rzeczywiście Wilcabamba, ostatnia stolica Inków, bo jeszcze wcześniej był tam osławiony Hiram Bingham. Jeżeli Państwo nie kojarzycie tego nazwiska, to ja przypomnę tylko, to jest też nie do końca odkrywca, ale człowiek, który przywrócił Zachodowi Machu Picchu. To on tam dotarł po jakimś czasie, bo ponoć kilku białych było przed nim, więc nie do końca on to odkrył. I on tam zawędrował, no ale te jego zdjęcia i sam fakt dotarcia białego nagłośniony w mediach amerykańskich, no zrobił swoje, tak? I on był święcie przekonany, bo zawędrował też Hiram Bingham do Wilka Bamby, ale w porównaniu z tym, co zobaczył w Machu Picchu, to aż mu się nieprawdopodobne wydawało, żeby tutaj te ruiny, no rzeczywiście w porównaniu z Machu Picchu, gdzie są bardzo dobrze zachowane budynki, tam nie trzeba wiele restaurować, a w Wilcabambie są ruiny, były ruiny czasami sięgające do kolan. To były tylko murki. To rzeczywiście wyglądało nieatrakcyjnie. Więc stwierdził, nie, to nie może być Wilcabamba. Machu Picchu to musi być Wilcabamba, tak? No dobra, ale teraz przechodzimy do tej ekspedycji, która idzie 12 lat później i odkrywa to, co już jest odkryte. No, a najpiękniejszym smaczkiem z tej historii jest to, że tak jak wspomniałem, pieniądze na tę ekspedycję załatwił Tony Halik od Amerykanów.
ileś tam lat po tej ekspedycji w muzeum w Cusco zawieszono tablicę upamiętniającą, tylko że już Peruwiańczycy już nie mieli wtedy tyle tupetu, żeby twierdzić, że, bo Halikowi i Dzikowskiej towarzyszył też akademik peruwiański Edmundo Hillen, że Peruwiańczycy odkryli Machu Picchu, więc na tablicy jest napisane tylko w 30. rocznicę wyprawy do Vilcabamby. No i tu się zaczyna najpiękniejszy fragment tego wszystkiego. Są nazwiska uczestników tej wyprawy. Jest Edmundo Hillen, jest Elżbieta Dzikowska, nie ma Tony Halika. No tak żona zadbała o pamięć męża. Ale wywołuje tą historię, bo o skarbach ten bohater też dużo pisał, tak. Raz, że jesteśmy przy skarbach, przy odkrywaniu nieznanego, ale zapytałem o to nie bez powodu, Jorku, bo mam trochę wrażenie, że ty jesteś trochę takim człowiekiem, który jest demaskatorem też w jakimś sensie, że podchodzisz do tych bohaterów i tam skrobiesz, mam jakiś obraz, wcześniejszy, no głównie to są pisarze, jeszcze raz, tak jak mówię, każda piszka swój ogonek chwali. Książka wydana przez Instytut Pamięci Narodowej Alfred Szklarski, Sprzedawca Marzeń. Pozdrowienia dla pani dyrektor Karoliny Imianowskiej, dyrektor wydawnictwa Instytutu Pamięci Narodowej. I mam nadzieję, że prezes też zobaczy ten fragment, bo książka jest też edytorsko świetnie wydana. Tak w ogóle to chcę powiedzieć, że naprawdę i typograficznie, edytorsko super rzecz wydana, zadbana w każdym szczególe. Ale twój najnowszy wydawca, no już musi to dzisiaj paść, bo zresztą przemiła pani z promocji do mnie zadzwoniła, wysłała książkę, wszystko dotarło na adres. Jeszcze dostałem inne też książki z wydawnictwa. Bardzo też miło dział promocji wydawnictwa Pluszyński i spółka. Pozdrawiam naprawdę. Jestem zawsze zaszczycony tak miłą też rozmową na różne inne tematy, ale rozmawialiśmy oczywiście przede wszystkim o książce Jarka i ona jest. I ja ją dostałem, że mogłem się przygotować, że mogłem tutaj przyjść już z przeczytaną książką, która mnie zresztą wciągnęła błyskawicznie. I ona jest fantastycznie wydana, bo tutaj są dokumenty, tutaj są fotokopie, tutaj są fotografie, tutaj są różne notatki samego bohatera, różne archiwalia. Ale dobra, zacznijmy od początku. Jak to się stało, że Jarosław Molenda stwierdził, kurczę, teraz biorę Zbigniewa Nienackiego na warsztat. Wiesz, ja tę robotę kocham właśnie za to, że jest nieprzewidywalna. Bo po pierwsze, nigdy się nie wie, która książka okaże się bestsellerem, a która tak zwaną kichą. I dwa, że właściwie nigdy nie wiadomo, co za pół roku będziesz robił i o czym pisał, tak? Bo często właśnie tematy jakby wyskakują same z siebie, tak? Napiszesz jedną książkę, a tu się pojawiają dwa kolejne wątki i jakby dają kopa do zajęcia się tym tematem. Tutaj może nie do końca Szklarski przy tym pomógł, chociaż troszkę też tak, no bo to idę za ciosem, tak? Jeden sztampowy autor literatury młodzieżowej to drugi. Równie popularny. Chociaż drugi też dla dorosłych. Tak, no właśnie, tak. No. Znaczy, widzisz, Szklarski też pisał dla dorosłych, ale jednak no, trochę dla innych dorosłych. No, to był totalny przypadek, bo ja wracałem z targów książki w Krakowie, gdzie podpisywałem właśnie Szklarskiego na stanowisku wydawnictwa IPN. No, ja mieszkam w Świnoujściu, to jest dość daleko do Krakowa, więc... To jest bardzo ważna historia, bo ja mam też, proszę Państwa, okazję raz po raz jeździć, ale dużo rzadziej niż Jarek pokonuje Polskę w pociągach ze Świnoujścia, czyli jeszcze musi dojechać godzinę do Szczecina, jak dobrze liczę. Tak, tak. No, czasami jest bezpośredni, więc to jest duże ułatwienie. 7-8 godzin potem jechać na przykład do Warszawy, tak. Albo przesiadać się i jechać do Wrocławia i Krakowa, więc spędzasz... dziesiątki godzin tak, po w tych tak, pociągach. Tak. No i niestety zabrałem za mało lektury do pociągu, tak. I już jadąc ze Świnoujścia do Krakowa, mówiąc kolokwialnie, wypstykałem się z lektury, przeczytałem wszystko, no na powrót nic nie miałem. Co prawda pani Małgosia z wydawnictwa Filia, gdzie też podpisywałem książkę, nawet proponowała mi, że coś mam sobie wybrać z oferty. Ja mówię, ale nie. Dałem sobie spokój. No i potem troszeczkę plułem sobie w brodę. No ale dobra, no jest telefon, jest sieć.
Ja nie zawsze buszuję, no mam tam Facebooka, bo muszę, ale tak ogólnie to nie korzystam z sieci. No ale z nudów zacząłem sobie surfować po tej sieci. No i nie wiem, gdzie mi się tam ten nienacki nawinął. No informacja, że Netflix robi nową wersję Pana Samochodzika i Templariuszy. No i wiecie, no jak pomysłowy Dobromir, tutaj mi jakaś ta kuleczka zaczęła skakać, czerwona lampka mi się zapaliła, krew zwietrzyłem, obojętnie jaki opis chcecie, to sobie użyjcie. Mówię, kurczę, no właściwie ten nienacki, no czemu nie? No troszeczkę o nim wiedziałem, nie za dużo, ale mówię, kurczę, on wygląda mi nawet bardziej atrakcyjnie pod względem marketingowym, lepiej niż ten Szklarski, bo Szklarskim słyszałem, że postać zardzewiała, zakurzona. No ja mówię, no dobra, to zobaczymy, jak to będzie. No i szybciutko sprawdziłem, no i trochę mina mi zrzedła, no bo jak zobaczyłem, że były już dwie biografie nienackiego, mówię, no to ja nie wiem, nie? No, ale jak przyjechałem do domu i sprawdziłem jedna, porządne opracowanie pana Piotra Łopuszańskiego, ale bardziej koncentrujące się na twórczości nienackiego niż na samym nienackim. Z kolei druga, pana Szylaka. Tak mi się wydaje, pan Szylak nienackofil, więc pewne sprawy, może nie, że pominął, ale bardzo tak łagodnie się z nimi obszedł, wspomniał i na tym temat zdechł. Ja tak sobie zobaczyłem, to mówię, o, tu jest dość duże pole do popisu dla mnie, tak? Zwłaszcza, że ja lubię takie skandalizujące rzeczy, lubię się ciemnymi charakterami zajmować. Ja mówię, no dobra, zobaczymy. No i zaczęło się grzebanie, a no już właściwie po tygodniu, dwóch już wiedziałem, że oj, będzie materiału, będzie ciekawie. I jest, są tutaj bardzo ciekawe wątki. Zaraz dwa z nich poruszymy, resztę muszą już Państwo sami doczytać na własną odpowiedzialność, zmierzyć się z dziełem. Książkę, podkreślam, czyta się naprawdę znakomicie i to nie jest, może Jarek tak skromnie mówi, ale to jest naprawdę taka książka przemyślana i bardzo bogata, jeśli chodzi o taką stronę też archiwistyczną, archiwalną. Ja tylko jeszcze powiem, bo to jest troszeczkę moje zboczenie zawodowe, no bo ja jestem filologiem klasycznym z wykształcenia, no gdzie u nas przywiązywano wręcz pedantyczną wagę do tych wszystkich przypisów, do takiego sprawdzania. No, słuchajcie, no jeżeli cały semestr potrafiliśmy jeden wiersz studiować i komentować i się zastanawiać, co autor miał na myśli, no to gdzieś mi to w krew weszło takie troszeczkę śledcze podejście i takie bardzo... znaczy ja lubię pewne rzeczy sprawdzić, o. Czyli łacina i greka. Tak, łacina i greka, no. Ja kierunek grecki, starogrecki dokładnie rzecz biorąc. Możesz czytać Platona bez problemu. Ale żeś trafił, bo ja magisterkę z Platona zrobiłem. Historia Atlantydzie. Też ją rozebrałem na czynniki pierwsze. Więc już 30 lat temu mniej więcej podobnym tropem. To takie troszeczkę chyba moja metoda pracy. No proszę, a nawet nie wiedziałem, że jesteś filologiem klasycznym. Trafiasz na informacje o filmie, który powstał, który miał już swoją premierę, z tego co dobrze pamiętam, 12 lipca bieżącego roku. Kto chce, niech na własną odpowiedzialność ogląda. Zostawię to bez komentarza, bo ja jestem z pokolenia takiego, że PRL-owska telewizja pokazywała Wakacje najczęściej. Były takie poranne pasmo od godziny 9. Można było właśnie zobaczyć Stanisława Mikulskiego, który odgrywał rolę pana Samochodzika w porannych tych kolejnych odcinkach. Tam między innymi też Ewa Szykulska była, Filip Łobodziński. Tak, tak. Obecnie publicysta, dziennikarz. No cała plejada gwiazd wczesnego czasu. I kurczę, no to się czekało mimo wszystko. Mogą się Państwo obrażać na mnie dzisiaj tak lub nie. Bo to jest w ogóle taka ciekawa historia. Nie wiem, Jarku, co ty o tym sądzisz, ale w tym sensie ja doceniam jeszcze książki Jarka Molendy, dlatego że one pozwalają się dzisiaj też mierzyć z PRL-em. To znaczy z próbą znalezienia, zrozumienia tych postaci, bo to są biografie bardzo takie
nierówne, niejednoznaczne. Oczywiście to są dwie różne postaci, Nienacki i Szklarski, jeśli chodzi o sposób bycia, sposób życia. Można powiedzieć, że Szklarski to taki drobnomieszczanin przy Nienackim. Ale tak samo uwikłane w historię. Tak samo uwikłane w historię. I właśnie, ta historia nas wszystkich dotykała, dotyka. No ale jednak te seriale były robione z jakimś pomysłem, z jakąś głową. Można się z tym, mówię, można dopatrzeć się różnych warstw ideologicznych w serialach z okresu PRL-u. No ale miały one nieporównywalnie większą i wyższą jakość, łącznie z grą aktorską. Przepraszam wszystkich aktorów trzeciej RP, nowego pokolenia. No, starsi koledzy byli bardziej wyraziści. To były różne osobowości. Nawet fizycznie ci ludzie się odróżniali od siebie. Dzisiaj czasami mam problem z rozpoznaniem jakiegoś aktora, bo wszyscy są do siebie bardzo podobni, tak samo aktorki. To jednak były jakieś osobowości. Ale zostawiam to na boku. Ja sobie po latach mogę teraz właśnie sięgać po twoje książki, czy Szklarskiego, gdzie jest Tomek Wimowski, czy teraz po Nienackiego i tak się znowu przyglądać z dystansem i patrzeć na człowieka, który to tworzył i na jego liczne uwikłania, komplikacje. No dobrze, ale zacznijmy od początku. To jest pokolenie, jakby powiedział Roman Bratny, pokolenie Kolumbów, bo to jest rocznik, w zasadzie końcówka rocznika 20, 29 rok. Człowiek z takiej, można powiedzieć, inteligencji, nie? Bo ojciec urzędnik, mama nauczycielka. Trudny okres od 39 roku, wywiezienie poza rodzinne miasto, czyli Łódź. To sobie państwo wszystko przeczytacie. I potem powrót. Ale frapuje mnie, i to jest pierwsza rzecz, o którą chcę zapytać, ten wyjazd do Moskwy i przypomnij, za co go tam wydalono. O co w ogóle chodziło w tej historii, bo on poniósł dosyć poważne konsekwencje. Wstrzymano drugi jego pierwszej książki. Tak, kilka lat jeszcze za to... ojciec miał kłopoty. Tak, kilka lat za to ponosił konsekwencje, które dotknęły też rodzinę. Pod koniec lat 40. Może inaczej. Nienacki po skończeniu ogólniaka dostał się na studia do łódzkiej filmówki, z tym, że na Wydział Scenopisarstwa. No i gdzieś tam, tu nie do końca jest ta wersja do sprawdzenia, bo niestety wynika ze wspomnień jego kolegi, więc musimy się na nim opierać i powiedzmy wierzyć, że ta historia tak przebiegała. Choć ja tego, że tak powiem, kronikarza na paru nieścisłościach złapałem, ale to jest drobiazg. No więc Nienacki zamiast niego jedzie na stypendium do Moskwy, gdzie ma się zapoznawać, prawda, z dokonaniami bratniej sztuki filmowej. Niestety, nie dość, tu wychodzi ten jego młodzieńczy wiek, nie dość, że pozwala sobie na dość nieopatrzne uwagi, które dochodzą do uszu wielkiego brata, tak to nazwijmy, no to dwa, tu też wychodzi ta natura Nienackiego, który zdaje się, że bardzo lubił kobiety, wdaje się w romans z pracownicą ambasady włoskiej. To jest przełom lat 40. i 50. Stalinizm idzie twardym kursem. Paranoiczny wówczas. Tak, tak. Do 56 roku, do tego momentu odwilży, to jest jeszcze ładnych kilka lat. No więc no to jest nie do wyobrażenia błąd. Błąd, że Nienacki myślał, że mu to ujdzie na sucho, że w ogóle ta sprawa nie wyjdzie na jaw. No w każdym razie po 4 miesiącach kończy się jego kariera studenta w Moskwie. On z niepyszną miną wraca do Polski. No i myślał, że tylko na tym się skończy, a tu się okazuje, że nie. Na filmówkę go nie przywracają. Miał w czytelniku złożoną powieść. Idzie oczywiście do kąta. Ogólnie rzecz biorąc jest jedna wielka nagonka na niego. No i co ma robić? Co ma robić? No, zakochuje się po pierwsze też, znaczy może nadal trwa w tej miłości do komunizmu, ale tak swoiście pojmowanego przez siebie. No i dwa, jakby z namowy Jerzego Putramenta próbuje coś pisać, ale pod pseudonimem tymże. Gdzieś tam próbuje się przebić, ale tak naprawdę wypłynie na szerokie wody dopiero po odwilży, kiedy jego koledzy literaci zaczną rzucać legitymacjami partyjnymi na stół, opuszczać partię, no to on wtedy stwierdzi, no do takiej partii to teraz to ja mogę należeć, tak? Jak ich nie ma. No i zaczyna się jego kariera. Postawił na Gomułkę i na tym wygrał. A kiedy narodził się Zbigniew Nienacki? Bo warto przypomnieć, że on
tak naprawdę nazywał się Zbigniew Tomasz Nowicki. Tak, on się nazywał Nowicki. Mówię, to jest ten okres po jego powrocie z Moskwy. Te lata 50. i nawet jeszcze początek 60. to widać, że Nienacki szuka swojego miejsca w literaturze, bo on para się różnymi gatunkami. Tak? I kryminał napisał, i literaturę dla dorosłych, i dramaty. Gdzieś tam nawet jakąś trzecią nagrodę zdobywa. Gdzieś tam no, te sztuki takim sobie się powodzeniem cieszą. No i właśnie też próbuje sił gdzieś tam w jakiejś takiej literaturze młodzieżowej. Oczywiście do tego kanonicznego Pana Samochodzika jest jeszcze daleko, ale gdzieś ten zaczątek się rodzi. Ja myślę, że on chyba nie do końca nawet przypuszczał, że ta literatura młodzieżowa go właśnie tak wyniesie, tak? Bo jeszcze w międzyczasie trzeba Państwu powiedzieć, że właśnie po 56, bo to jest 57 i 8 rok, Nienacki pisze pod pseudonimem, ale jeszcze jednym, Ewa Połaniecka. Cykl artykułów, które zohydzają podziemie żołnierzy wyklętych, przede wszystkim Warszyca. Teksty pisane na zlecenie służb bezpieczeństwa. To jest, mówię, okres po Odwilży. Służba Bezpieczeństwa, Bezpieka chce jakby ocieplić swój wizerunek i piórem literata i dziennikarza no, przedstawiają, że proszę bardzo, no, z kim oni walczyli. Przecież to byli bandyci, rabowali, gwałcili, no, i pijani cały czas chodzili. Tak? Więc no, Nienacki posłuszne narzędzie rzeczywiście opisuje wszystkie najgorsze rzeczy, przypisuje im najgorsze cechy. Nie wiem, chyba sam miał poczucie, jak to jest ohydne, bo nawet pseudonim przyjął kobiecy, żeby gdzieś tam odsunąć podejrzenia, że on jest autorem. Ale i tak środowisko, czy dziennikarskie, czy literackie tamtego okresu wiedziało, kto to pisze. Swoi też wiedzieli, więc takie rzeczy się nie ukryły. Oczywiście jakiś tam przeciętny zjadacz chleba, który czytał Życie Warszawy, czy jakąkolwiek inną gazetę, no mógł sobie nie zdawać sprawy. Akurat te teksty w Głosie Robotniczym się ukazywały. No to mógł sobie nie zdawać sprawy. No mówię, Nienacki jeszcze wtedy nie był znaną postacią, tak? Ale mówię, gdzieś tam szuka tego swojego miejsca. Na paradoks zakrawa, że te jego teksty, które potem się przerodziły w książkę, tak mi się wydaje, że on pisał i książkę, i te teksty jednocześnie, bo już od razu miał pomysł na książkę. Książka wyszła pod tytułem Worek Judaszów. Została sfilmowana kilka lat później po ukazaniu się jako Akcja Brutus. I to się okazuje, to był jego największy bestseller jakby zagraniczny, bo miała najwięcej tłumaczeń. Oczywiście w krajach demoludu, tak? No ale wiadomo, no takie było zapotrzebowanie. Ale mimo wszystko był, z tego co dobrze pamiętam, tłumaczony na kilkanaście języków. Tak. Tak, tak, tak. Więc w sumie wcale nie jakaś tam najlepsza jego powieść, a proszę, to już też był bestseller. No i przede wszystkim ta książka, te teksty przyniosły mu wartość nieprzeliczalną na żadne pieniądze. Układy. Układy, zaufanie władzy, takie poparcie, tak? No od tego momentu jego akcje idą w górę. A że jest posłuszny, bo też jako dziennikarz Głosu Robotniczego, czy potem Od Głosów, ale głównie Głosu Robotniczego, no to pisał też teksty na zlecenie, które miały zniszczyć daną postać, tak? Jechał gdzieś na prowincję, dostawał na niego tak zwane papiery, przedstawiał, czy tam jakiegoś dyrektora PGR-u, czy kto tam akurat podpadł władzy w tak niekorzystnym świetle, że kariera tego człowieka była skończona, tak? A on nie miał żadnych skrupułów. To taka jeszcze kwestia, która poprzedza jego pisarstwo. Co spowodowało jego taki aktywny akces do komunizmu? Czy to było jakiś rodzaj złamania takiego wewnętrznego wyjścia z wojny, z okupacji? Czy to był jakiś okres późniejszy? Co powodowało, że no on tak dosyć paskudnie, wielokrotnie wysługiwał się nawet resortowi? No, nie tylko partii, ale także tak. Resortowi. Ja bym go zrozumiał jako człowieka, powiedzmy w tym 45 roku, powiedzmy jeszcze te 2-3 pierwsze lata, tak? Bo nam jest dzisiaj łatwo z perspektywy tam powiedzmy 70 czy 80 lat oceniać komunizm i całą tę ideę, bo no wiadomo jak to wyszło, tak? Ale wtedy... Wiesz, mnie to nie oburza, przepraszam, że ci wchodzę słowo w tym sensie, że ja pamiętam doskonale, co robiły wielkie pióra po 45 roku.
to tych tak zwanych niezłomnych, niepokornych, to było tam na palcach jednej ręki można było policzyć, a tak naprawdę wszyscy potem, którzy też stanowili trzon opozycji, czy z lat 70., drugoobiegowej, czy z 80., to tam w latach 40. i 50. paskudne rzeczy pisali. Część z nich potem się jakoś do tego odniosła. No jeszcze jak żył profesor Jacek Trznadel, przypominam, hańbę domową, gdzie kilka osób jeszcze miało okazję i chciało złożyć relacje, dlaczego to poparcie dla komunizmu, dla Stalina, dla Bieruta, te wiernopoddańcze teksty pisali, część w ogóle umknęła i uważała, że tego w biografii w ogóle nie było. Tak, tak. Tu ja się z tobą zgodzę, bo ja teraz siedzę już przy kolejnej... Nie wartościuję Nienackiego, tak. A tego gorszego, bo tam były bardziej inteligentne, tak, i rozumne, tak, osoby i pióra, które... Tak, to Tyrmand chyba w dzienniku 1954 roku ładnie skomentował, ja oczywiście teraz nie zacytuję dokładnie, ale Tyrmand się naśmiewał, że prawda, to prosty robotnik widział i rozumiał, co się dzieje, a tu inteligencja, elita intelektualna kraju przez tyle lat była ślepa i głucha na wszystko, tak? I tu się zgadzam z tobą, bo ja też właśnie teraz mówię, siedzę przy pewnym temacie. I Tomasz Jastrun napisał fajny tekst, który właśnie przepytywał tych kolegów swojego ojca. I oni częstokroć, oni zapominali, że oni takie rzeczy pisali w ogóle. Oni to tak w swojej pamięci wyrugowali tą swoją bałwochwalczą miłość dla komunizmu z tych pierwszych lat, że po prostu jak on im przedstawiał te teksty, mówił, no ale słuchaj, tutaj napisałeś to i to, tutaj to i to. Ja mówię, tak? Maczne, już nie pamiętam. No tak skutecznie wyrzucili to z głowy, tak? To też przypomina mi się Zbigniew Herbert w rozmowie właśnie z profesorem Jackiem Trznadlem. Zresztą siedzimy bardzo blisko tego miejsca, proszę Państwa, bo przy ulicy Marszałkowskiej, tak 200 metrów dalej jest plac Zbawiciela, może 300. Zaraz jest dojście do ulicy Mokotowskiej od placu Zbawiciela i potem można w prawo odbić do Alei Przyjaciół i okolic. I zawsze mówił Zbigniew Herbert, że wystarczyło pójść właśnie chociażby do tej dzielnicy czy na tą ulicę i postudiować tam w kilku kamienicach spisy lokatorów. Kiedyś jeszcze nie było RODO i były spisy lokatorów, no i kto tam mieszkał, kto tam pomieszkiwał, to dużo świadczyło jego też hierarchii w tym systemie PRL-owskim, czy wcześniej Polski Ludowej. No dobrze. Ale wojna miała tutaj wpływ? Czy on miał zawsze, czy pochodził z rodziny może jakichś lewicowych, komunizujących? Nie, ja myślę, że tu chyba głównie grała rolę jego ambicja i chęć zaistnienia w świecie literackim. I to go prześladowało praktycznie do samego końca. I mnie się wydaje, że on doszedł do wniosku, że... No ale to też były takie czasy, że kto mu pomoże, jak nie władza, jak nie partia, tak? I rzeczywiście on to skutecznie zrealizował, no bo przyszedł taki okres, kiedy papieru dla innych brakowało, a jego książki wychodziły w potężnych nakładach. Dla niego papier był zawsze. Mało tego, jego książki ukazywały się idąc tak zwaną krótką ścieżką, tak? To nie było tak jak dzisiaj, że dzisiaj jak wydawca, kurczę, zobaczy, że książka się sprzedaje, to zaraz do autora dzwoni, panie Jarku, drugą część robimy albo kontynuację w tym samym temacie i na kiedy by mogła być, nie? Bo im szybciej, tym lepiej. Przecież wtedy autor składał maszynopis do wydawcy, to gdzieś tam szło jeszcze do cenzury, więc minimum 2 lata czekania na ukazanie się książki, a pieszczoch władzy czasami po pół roku już miał swoją książkę, tak? Więc ja myślę, że to była kalkulacja. Stwierdził, że no, oni teraz są przy władzy. On się dobrze z nimi dogaduje, poszedł im na rękę, współpracuje, jest grzeczny, no to on z tego teraz też będzie czerpał profity. I ja bym tutaj do końca w tę jego miłość do komunizmu, taką ideologiczną czysto, nie wierzył. Zwłaszcza, no, ale wiesz, on tam od lat 60., jak dobrze pamiętam z twojej książki, był w ORMO. Mhm. Ale myślę, że ORMO-owcem to on rzeczywiście był z zamiłowania. No właśnie, a po wprowadzeniu stanu wojennego w 82 tam do peronu przynależał, tak, i popierał Wojciecha Jaruzelskiego. Tak, był apologetą. Obiema rękami. Tak, tak. On twierdził, że to jest jedyny właściwy człowiek na miejscu i to jest jedyny człowiek, który zaprowadzi porządek w kraju i całe to rozchafane towarzystwo weźmie krótko za pysk. I on to głośno mówił, on w ogóle się tego nie wypierał i nic dziwnego, że od razu się znalazł na tej liście dziennikarzy wytypowanych przez służby.
którzy mieli się wypowiadać pozytywnie o stanie wojennym i tak dalej. Ja wiem, że on nawet nie musiał być typowany, on bez tego by piał z zachwytu, że ten stan wojenny, prawda, zaistniał. Nie no, totalna miłość, ale taka z wzajemnością. No. System odwzajemniał tak. Zamieściłeś jako motto, ty i wydawca, jako motto takie słowa Zbigniewa Nienackiego: ja nie chcę być pisarzem wielkim, bo wielkich mamy na kopy, chcę być pisarzem kochanym. Gdzie to powiedział, gdzie to napisał i czy to jest kokieteria, no bo... Nie, w paru wywiadach on to powtarzał, bo dużo wywiadów, których udzielał, to są kalki jego wypowiedzi. W zależności na potrzeby oczywiście zmieniał wersję i tutaj też ciężko biografowi się połapać, jak dany incydent przebiegał, bo mówię, w zależności od czy pisma, czy czasu, w którym ten wywiad był robiony, to wersje się zmieniały. Więc mówię, w kilku wywiadach ja spotkałem to jego powiedzenie. Aczkolwiek nie do końca myślę, że on się z nim zgadzał. On wiele rzeczy mówił troszeczkę pod publiczkę. To była taka jego autokreacja. On od samego początku budował swój wizerunek i tu mu muszę taki niechętny szacunek oddać. Niechętny, bo nie pałam do niego sympatią, więc to jest ta niechęć, ale szacunek, że... świadomie budował tę swoją pozycję na rynku i warsztatowo naprawdę jak na tamte czasy, to on był taki ogarnięty, tak? No jednak się przykładał. Ja jak spotkałem informację, że pracował, że pisał tam już u siebie, wiesz, w Audzie, godzinkę, półtorej czy dwie, no to tak sobie pomyślałem, mówię, o, się chłopie napracował, nie? A ja 12. No a to wiadomo, nie ten talent, no. Potem czytam, że o, jak już tak popracował, to szedł na spacer albo na obiad jechał, wracał i siadał do czytania listów od czytelników. No i moja pierwsza myśl, taka trochę ironiczna, mówię, no co za narcyz. No ale potem tak czytam i dochodzę do wniosku, że no owszem, gdzieś tam może to swoje ego głaskał tymi listami, ale on też z nich wyciągał wnioski. Czytelnicy mu podpowiadali, jak gdzieś tę postać budować, tak? Coś usunąć, coś dodać. Więc to też była jakaś praca i mówię, to jest takie górnolotne określenie, że wyprzedził swoje czasy. No, proszę wziąć poprawkę, tak? Ale no gdzieś ten warsztat, ta budowa wizerunku, kreowanie się, mówię, praca nad książką, no to on wcale tego nie musiał robić. Papier miał, nakłady miał. To były takie czasy, proszę Państwa, że książki się sprzedawały. Nawet gnioty po 30 tysięcy, one też się sprzedawały, tak? Więc on nie miał tego problemu, który jest dzisiaj, że ten marketing musi być rozbudowany, trzeba się wszędzie pokazywać, no, żeby gdzieś ta książka zaistniała, bo inaczej będzie przeciętniak, taki 3000 i koniec. Wyżej tego szklanego sufitu się nie przeskoczy, jak się gdzieś w mediach nie jest, nie? A on mimo tego, że nie było takiej potrzeby, to on to robił i tu mu oddaję szacunek, no, kawał artychy. Taka powszechna opinia też była o nim, że miał dwa debiuty. Dlaczego dwa debiuty? Jeden, który on w zasadzie uznał, a drugi taki trochę jakby falstart, jak to nazwać? Ale o czym mówisz? O tej powieści dla młodzieży? O pierwszej powieści i potem drugą. Znaczy tak, no to ja już wiem. No tak, rzeczywiście, bo... Falstartem była ta wersja książkowa, której czytelnik mu nie wydrukował. To była powieść złożona w czytelniku jeszcze przed wyjazdem do Moskwy, mówiłem już o tym, ale to nie była pierwsza powieść. Tyle tylko, że ta pierwsza powieść Nienackiego ukazywała się w odcinkach w piśmie dla dzieci i młodzieży Przyjaciel. I to był taki debiut Nienackiego w takiej większej formie, w ten sposób, tak? Ale to jeszcze nie była książka, to była powieść w odcinkach. Zresztą w tamtych czasach bardzo popularna forma prezentowania książek, zanim one, powiedzmy, się ukazały w tej formie takiej drukowanej. No dobrze. Tak jak wspominałeś wcześniej, on w zasadzie mógł uwolnić swoją taką energię już pisarską, zaistniał, chciał funkcjonować w tym środowisku literackim po 1956 roku.
O pierwszej powieści już powiedziałeś, która rzeczywiście cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i nawet miała swoje liczne tłumaczenia, nawet nie wiem, czy na kirgiski albo baszkirski. No możliwie niektóre egzotyczne rzeczywiście były. Tak. Na języki, które się wydają właśnie egzotyczne. Ale co go wyniosło tak naprawdę do góry? Czy to dopiero był pan samochodzik, czy inne rzeczy? Bo on miał tak, z jednej strony pisał właśnie literaturę taką popularno-naukową, czy popularną dla młodzieży, przepraszam, taką przygodową, właśnie z elementem jakiegoś tam poszukiwania skarbu, właśnie w panu samochodziku, gdzie też były takie dużo opowieści historycznych, często antyniemieckie, takie taki gomułkowski tutaj, pewna gomułkowska wizja Niemców przebija z tych książek Nienackiego. Jest ta literatura, która jest skierowana dla dorosłych. Kiedy to się w ogóle zrodziło i dlaczego? Bo to jest też interesujące. Znaczy, tak, no, on próbował też właśnie pisać dla dorosłych. Mnie się wydaje, że to jest tak, no, poprzeczka idzie w górę, a on miał swoje ambicje. I gdzieś już zaistniał w tej literaturze młodzieżowej, bo te lata 60., kiedy są już te kanoniczne samochodziki, czyli Templariusze na przykład, Wyspa Złoczyńców i Templariusze, bo te trzy pierwsze powieści, które potem zresztą przerabiał tak, żeby pasowały do cyklu, no to troszeczkę jest nagięcie. To jeszcze nie były te samochodziki. Już tam jest, pojawia się powiedzmy pan Tomasz i tak dalej, gdzieś tam już jakiś skarbów szuka, ale to jeszcze nie jest ten czysty samochodzik, że tak to ujmę. On rzeczy dla dorosłych pisywał, ale one albo przechodziły bez echa, albo spotykały się z krytyką, bo on nie miał dobrej prasy w Warszawie. On chciał zaistnieć w literaturze poważnej. To było, myślę, jego niespełnione marzenie. Gdzieś tam potem te jego zajawki o zgłoszeniu do Nagrody Nobla i tak dalej, no to najlepiej świadczy, co go tam gdzieś gryzło i jakie on miał ambicje. No to już naprawdę ponad sufit, tak? Zaistniał w literaturze dla dorosłych, myślę, też nie w ten sposób, jak oczekiwał, bo powieściami, które określono jako pornograficzne. Moim zdaniem to była troszeczkę za duża nagonka i za ostre to są stwierdzenia, bo to nie są takie złe rzeczy jak ten. No jest tam dużo golizny, jest tam dużo seksu, ale jak porównam to ze współczesną literaturą, taką powiedzmy no, erotyczną, nie będę wymieniał tytułów, to w porównaniu z tym, co ja teraz widzę na rynku, to te skiroławki, to jest dzieło. To jest dzieło, bo to ma jakąś fabułę, ma fajnie zarysowane postaci. Zresztą część z nich to są mieszkańcy jego wioski, którzy mieli o to pretensje potem, że zobaczyli samych siebie w powieści. Słuchajcie, tam jest fajny folklor mazurski, czegoś, czego my jakoś nie doceniamy, a naprawdę mamy tyle fajnych regionów. To jest jedna z największych zalet Nienackiego, że on w tych swoich książkach, zwłaszcza dla młodzieży, te fajne nasze regiony Polski pokazywał. I on tak opisywał, że się chciało tam jechać. Tak? To jest plus jego twórczości, bez żadnych wątpliwości. Więc mówię, ta nagonka na te skiroławki, ale mówię, to jest moje prywatne zdanie, no to trochę za ostra była. No gdzieś tam pasent z Teplicem i całą tam polityką znaleźli sobie kozła ofiarnego, no i zaczęli po nim, za przeproszeniem, jechać. Słuchajcie, no największym chyba dowcipem tamtego okresu było, że co jest najlepszą książką Nienackiego? Jego książeczka Czekowa. To ponoć środowisko w polityce. Może to była zazdrość. Tak, ja myślę, że tak, że coś jest na rzeczy, bo Nienacki, trzeba przyznać, że miał niewyparzony ozór i on się potrafił odgryźć, odszczeknąć, bo to nie był głupi facet. No, to był inteligentny facet, co by o tym nie powiedzieć. Miał swoje za uszami, za kołnierzem, ale to nie był głupi facet, więc on się potrafił odszczeknąć. Mnie się wydaje, że często właśnie przy tego rodzaju dyskusji, ja się też czasami z tym spotykam, ja się pytam, jak krytykant ma jakieś uwagi do mojej twórczości, mówię, a jaki jest pański dorobek, mówię, i skąd takie doświadczenie, tak, mówię, no bo łatwo krytykować, ja mówię, ale poproszę znaleźć się po drugiej stronie barykady, bo są różne uwarunkowania, z których sobie czytelnik nie zdaje sprawy. Ja tylko napomknę na przykład, że przy Szklarskim pisałem dla wydawnictwa historycznego IPN i gdzieś tam recenzent nie tyle, że mnie zmuszał, no, ale sugerował, żebym pewne wątki rozbudował. I dla kogoś, kto lubi szybko czytać, tam są dłużyzny.
No ale ja, autor, muszę też się dostosować do tego, co chce wydawca, tak? Ale czytelnik, no niekoniecznie musi sobie zdawać z tego sprawę. I łatwo w tym momencie właśnie krytykować. A, bo Szklarski gdzieś tam w tej książce ginie. No ale no, ja też muszę się do jakichś uwarunkowań dostosować, tak? To jest książka dla wydawnictwa, które firmuje to swoim logo. Lider na rynku książek historycznych w końcu, jakby na to nie patrzeć. No, ale to... tak czy siak, jak napisałeś bestseller. No wiadomo, teraz już po fakcie wiemy, że to jest bestseller, no bo się troszkę sprzedał jednak. Więc mówię, Nienacki bardzo źle przyjmował krytykę, tak? I ja go trochę rozumiem, bo mówię, ona była za ostra i często niesprawiedliwa. To jeszcze przed tym, jak rodził się pan samochodzik, w jakich okolicznościach? Kwestia związana z tymi Mazurami. Jak to się stało, że on wybył na te Mazury? Człowiek z centralnej Polski, z miasta Łodzi, rusza na Mazury, które wtedy były dziką krainą. Tak, to była głusza de facto. W ziemię jak śnieg spadł, to wioska odcięta od świata. No i tak właśnie jest z Nienackim. Do jednego zdarzenia są trzy wersje, albo cztery nawet. Więc ja Państwu przytoczę to, co mniej więcej ja znalazłem. Tak mi się wydaje, że może oprócz tego pierwszego wątku, który od razu poruszę, to te trzy pozostałe, to myślę, że tylko trzeba by procentowo jakoś rozdzielić, który ważniejszy, ale chyba wszystkie grały jakąś rolę, bo w jednym z wywiadów tłumaczył, że no, on wyjechał z Łodzi, kupił dom, przypomnę, w 1967 roku i w związku z wzrostem nastrojów antysemickich on był zmuszony, a nie był pochodzenia żydowskiego, on był zmuszony opuścić Łódź i właśnie się tam schronić. Tak? Żona była pochodzenia żydowskiego, ale patrząc na jej karierę, to nie widać, żeby jakieś reperkusje z tego względu poniosła, więc myślę, że ten wątek, że ze względu na antysemityzm i on musiał się schronić, prawda, na poglądy, jakie głosił. Jakoś tak nie za bardzo spotkałem teksty, w których on by bronił Żydów i tak dalej, więc to tłumaczenie wydaje mi się mocno naciągane, takie dorobione trochę do legendy tych czasów właśnie, nie? Tym bardziej, że 68 rok to jest apogeum tej nienawiści, a tu 67, gdzie na pomysł wpada też jednak troszeczkę wcześniej. No, mówię, moim zdaniem troszeczkę naciągany powód. Wydaje mi się, że głównym powodem, ale mówię, to jest tylko moja hipoteza, niczym nie potwierdzona, to jest to, że Nienacki miał problemy z alkoholem. I tak sobie to suponuję, wyobrażam, że siedli w pewnym momencie z żoną w domu, ona czasnęła pięścią w stół i mówi, nie mój drogi, tak dalej nie może być, żebyś ty tyle pił z koleżkami, trzeba cię odsaperować od tych wszystkich, którzy cię wyciągają z domu, od tych wszystkich knajp, od tych pokus. I takie Mazury to będzie dobre miejsce. Tak? On sam z kolei też jeszcze pisał, że się dusi w Łodzi właśnie, że gdzieś już brakuje mu jakiejś inwencji, że brakuje mu pomysłów, że jest zmęczony tym środowiskiem. Wierzę. Być może przyszło jakieś zmęczenie materiału. I być może to też jest jakiś powód. Mówię, no trzeba by tylko nie ma kogo zapytać, który powód był ważniejszy i jakieś tam miejsce w tej hierarchii zajmuje. Też trzeba zaznaczyć, że nie od razu on się na te Mazury przeprowadził, bo dom kupił w 67. Ja natknąłem się na korespondencję w domu Nienackiego, bo ja tam pojechałem, gdzie on pisał listy do swojej późniejszej towarzyszki życia. I z tej korespondencji by wynikało, że on jeszcze jakieś 2-3 lata to tylko pomieszkiwał w tym Jerzwałdzie. Że on bardzo często jeszcze w Łodzi był, on tam był radnym wojewódzkim, członkiem Wojewódzkiej Rady Narodowej w ten sposób. Więc jeszcze różne obowiązki go tam obligowały do bytności. Ja mówię, spotkania autorskie, wydawcy i tak dalej. Więc on na tym, w tym Jerzwałdzie jeszcze przez te... Myślę, do 70 roku to tylko tak sobie bywał w lecie, w zimie raczej nie, bo dom nieogrzewany, tam wody nie było i tak dalej. Polecam dialog z pompą, mój ulubiony w tej książce chyba. Więc wcale mu się tam nie uśmiechało mieszkać i dopiero potem tam zamieszkał.
w tym od tego 70 roku i mówię, to chyba taka ucieczka od tej Łodzi była, ale mówię, do końca z jakiego powodu to nie umiem powiedzieć. No dobrze, teraz ten wątek, który, a może go jeszcze przełożymy na później. W archiwach, które znajdują się obecnie w archiwach Służby Bezpieczeństwa, całej bezpieki PRL-owskiej, są dokumenty, w których mowa, że Zbigniew Janecki był kontaktem operacyjnym o pseudonimie Eremita. Tak, a jeszcze wcześniej Samotnik, tylko zarejestrowany został jako Eremita troszkę później. To też jest ciekawe. No niestety nie ma tych dokumentów. Były dwa tomy akt, zostały komisyjnie na początku lat 90. zniszczone. Okej, tak brzmi dokument. Więc samej teczki Nienackiego niestety nie ma, ale są rozproszone dokumenty, gdzieś tam przyczepione do różnych spraw obiektowych, które były prowadzone. I myślę, że gdyby jeszcze pogrzebać w IPN-ie, to my jeszcze byśmy sporo na Nienackiego znaleźli, ale mówię, to jest wszystko rozproszone. Znaczy to może być rozproszone przy różnych innych sprawach. Tak? Mnie się udało natknąć na kilka dokumentów i tu nie ma żadnych wątpliwości, że był gorliwym współpracownikiem i nie ma żadnych wątpliwości co do jego współpracy. No tylko tych dokumentów, mówię, nie ma dużo. Mówię, no tu polecam, nie wiem, pracownicy IPN-u, którzy mają lepszy dostęp, są na etatach przede wszystkim. Może ktoś by się chciał zająć tym tematem, poszperać gdzieś, gdzie jeszcze mogą być jakieś dokumenty na Nienackiego, bo myślę, że coś tam się jeszcze znajdzie. A co było główną intencją, motywem jego współpracy, jego pozyskania? To trzeba by raczej jego zapytać, bo ja stawiam na tak. On już tak się zaplątał w te służby, że on już i tak nie miał wyjścia. Więc to była naturalna kolej rzeczy, że współpracując, czy tam zaczynając współpracę powiedzmy w latach 50., on nadal ma jakieś kontakty ze służbami w latach 70., tak? To mnie wcale nie dziwi. Dwa, to mu daje jakieś oparcie i jakąś też, powiedzmy, bezkarność, czy ty w jakiś sposób niezależność, proszę mnie tylko dobrze zrozumieć, no zależny był od służb i od władzy, ale no jest niezależny w tym momencie w aspektach jakichś tam życiowych, tak, zarabia i tak dalej. O jego pozycji i wpływach i o tym, jakim się cieszył, może nie tyle szacunkiem, co jakimś uznaniem dla jego zasług, jest to, że w stanie wojennym on na przykład nie musiał oddać broni. Moi rodzice mieli strzelnicę. Ja pamiętam, że u nas w domu zostały wiatrówki i myśmy wiatrówki musieli oddać, które no, większej krzywdy nie mogą zrobić. Tak? No, to jest na śród z jednego pocisku. To trzeba by chyba z metra strzelić w oko, żeby rzeczywiście zabić czy okaleczyć i zrobić wielką krzywdę. A on chodził i paradował z ostrą bronią. W powietrze strzelał. Zebrania w Związku Literatów Polskich w Olsztynie. Spiera się z oponentem i w pewnym momencie wyciąga i kładzie rewolwer na stole. No jest najlepszy argument, żeby się zgodzić, prawda, z tezą pana Nienackiego, tak? No, ale zobaczcie państwo, to jest stan wojenny, a Nienacki ma broń. To najlepiej świadczy o tym, jak on był zakotwiczony i zamocowany w tamtych układach. Kobiety w życiu Nienackiego. Ja wiem, że to jest na godzinną rozmowę, ale skąd ta jego słabość do płci pięknej? Ja myślę, że to był człowiek, który miał kilka izmów, że tak powiem, w swoim katalogu. Seksoholizm, alkoholizm. Kto wie, co by tam się jeszcze znalazło. No miał słabość do kobiet. Miał słabość do kobiet i to jest znowu moje przypuszczenie, ale śmiem twierdzić, że jego bardziej, może bawiło to jest złe słowo, ale bardziej na ambicje mu wchodziło to, że on tę kobietę mógł poderwać czy uwieść, niż sam fakt uwiedzenia i, że tak powiem, skonsumowania tegoż uwiedzenia.
Dla niego to była trochę taka rozgrywka, tak? Miał swoje patenty, proszę państwa, na impotenta na przykład, nie? O, grana śpiewka, on z nikim i tak nie wychodziło, dopiero ty mnie przywracasz do żywych, prawda? Tak, tak, taki to był, kurczę, Ancymonek. No, no lubił kobiety, no i słuchajcie, no kolejny fenomen jego towarzyszka życia, no bo trzeba powiedzieć wprost, tak? Pani, która z nim mieszkała, poznał ją, jak ona miała 17 lat. On wtedy ile? A on coś pod 40 już przecież. 30 ileś, to takie mówię, bliżej 40. Jego syn był o rok młodszy od jego... czy oboje twierdzą jeszcze nie kochanki. Więc to był taki trochę dziwny związek. No, w sumie starszego, jak na tamte czasy mężczyzny, no z nastolatką, tak? Ja się zastanawiałem, co on w niej widział. No bo nie była dla niego... nie wiem, interlokutorką. Nie była partnerką do rozmowy. Ja wiem, no to jest kwestia gustu, tak? Ale no też mi się tak wydaje, że jakąś super pięknością pani Alicja nie była. Zwłaszcza przy możliwościach Nienackiego, no rzeczywiście gdzieś startowania do różnych kobiet, bo miał pieniądze. Sama jego towarzyszka życia mówiła, no jak tutaj się wypachnił, prawda, miał gadane tak zwane, więc umiał czarować. Gdzieś tak mi się wydaje, on dużo czytał też różnych prac w psychologii, więc jego chyba bardziej bawiło właśnie rozgryzanie kobiety pod względem psychologicznym, gdzie są jej punkty słabe, jak je rzeczywiście znalazł i to skutkowało tym tak zwanym poderwaniem, to była chyba dla niego największa satysfakcja, tak? Że ta jego dedukcja, ten zmysł obserwacji go nie zawiódł, tak? Bo sama konsumpcja to tam, ja myślę, że mówię, no miał pieniądze, był wygadany, to nie był problem w tamtych czasach dla niego. Mówię, no ale fenomen tego związku polega na tym, że jego jakby kochanka o reszcie kochanek wiedziała i akceptowała. I ona go nawet tłumaczyła, że to był taki pisarz, to on potrzebuje, gdzieś tam się musi wyszumieć. No słuchajcie, a dla mnie no już historią, którą usłyszałem w Wierzwałdzie, no to jest gwóźdź programu. Nienacki na potrzeby napisania Wielkiego Lasu uwiódł żonę leśniczego. Romansował z nią przez jakiś czas. Gdy leśniczy się dowiedział, że sprawa się rypła, wyrzucił ją z domu. No i tu trzeba przyznać Nienackiemu, zachował się. Przyjął ją pod swój dach. No i mamy sytuację, że mieszka kochanka, że tak powiem stała, mieszka już niedochodząca. I tak sobie w te trójkę pod jednym dachem mieszkają, bo ona była nauczycielką i zanim jej tam przysposobiono mieszkanie przy szkole, no to nie miała się gdzie podziać. Więc mówię, tutaj cały honor i szacun dla Nienackiego, że kobietę nie zostawił na lodzie, że ją jednak przygarnął. No ale wyobraźcie sobie sytuację, że dwie kochanki mieszkają pod jednym dachem. Ja tutaj nie suponuję, że... Tym jedna młodociana. No tak. Ja tu nie mówię, że tu się jakieś trójkąciki odbywały, proszę mnie dobrze zrozumieć, nie? No ale mimo wszystko dwie kochanki pod jednym dachem, no to ja bym chciał takiej wyrozumiałej kochanki w takim razie. Pomińmy. Tak, nie namawiamy do żadnych grzechów, szanujmy, kochajmy te najbliższe kobiety, które są przy nas. Ale pani Alicja stała się trochę taką formalną, nieformalną wdową. A potem doszło do sporu wdów o majątek. Tak. Znaczy tak, to nie do końca był ten spór o majątek jako taki, bo tutaj też muszę przyznać pani Alicji Janeczek, że ona nie do końca chciała pieniądze dla siebie, nie do końca chciała dom dla siebie, bo tu trzeba wyjaśnić. Gdy Nienacki zmarł, może inaczej, przed zgonem napisał kartkę, że to była taka jego trochę ostatnia wola, ale nie oficjalny testament, że on chciałby, żeby w jego domu powstało muzeum i żeby takim honorowym kustoszem była właśnie Alicja Janeczek, która spędziła z nim w sumie 27 lat, jak dobrze pamiętam. No i chęci były, nawet nie można powiedzieć, bo i władze pobliskiego Zalewa i nawet Olsztyn był przychylnie do tego nastawiony, no ale wszystko się rozbiło o pieniądze. No, wdowa też była za. No i okej. Okay. Nawet była za, żeby ta Alicja Janeczek też tym kustoszem tam sobie została, była, pilnowała tych świętości po Nienackim. Nie ma problemu, no ale no już wdowa nie chciała całego tego interesu utrzymywać, tak? No bo to jednak trochę
kosztuje. No to mówi, no to nie, nie. No jeżeli tu władze tak doceniają pisarza, no to niech coś znajdą. No a tu się okazało, że nie ma pieniędzy niestety. No i rozgorzał spór, bo mówię, przede wszystkim pani Alicja Janeczek walczyła o to miejsce pracy i zachowanie miejsca pamięci po jej ukochanym. No. Ja bym nie potępiał wdowy, no bo w sumie no, byli tylko małżeństwem papierowym. No, z korespondencji, z którą miałem okazję się zapoznać, fragmentaryczną, wybiórczą, wynika, że mąż i żona w takich przyjacielskich stosunkach te ostatnie lata spędzali. Ona mu kupowała koszulę, on jej tam jakieś pamiątki przywoził, razem jeździli na wczasy do Sopotu, do Gruzji pojechali razem, więc no, ona przyjeżdżała do Jeżwałdu na wczasy na 2-3 tygodnie. Więc mówię, gdzieś tam wymieniali uwagi o synu, więc bardzo takie, mówię, z tych listów przebija taki szacunek i taka nuta przyjacielska, tak? Mówię, może nie jakaś tam wielka serdeczność, ale bardzo taka kulturalna wymiana zdań. Więc ja w sumie no, nie potępiałbym wdowy, że nie chciała łożyć pieniędzy, bo w sumie ten człowiek już troszeczkę był dla niej obcym człowiekiem, tak? No, no, zachowali chyba te pozory małżeństwa po to, żeby syn się jakoś tam wychował, ale tak chyba nie do końca to się udało. No, a sprawa tak się skończyła, że no, dom trafił w ręce prywatne, a muzeum jak nie ma, tak nie ma. Część rzeczy, nie wszystkie, bo część sprzętów z domu Nienackiego już niestety jest nie do odzyskania. Gdzieś to zostało rozparcelowane, kto chciał, to wziął. Mówię, część tam materiałów, głównie raczej twórczość, jakaś korespondencja, no to do Muzeum Warmii i Mazur trafiło. No, więc jak teraz się pojedzie do domu Nienackiego, no to tam już naprawdę niewiele jest po Nienackim, nie? Troszeczkę tam tej korespondencji, trochę książek Nienackiego, no ale to, no to jest bardzo niewiele. A szkoda w sumie, bo no, można by rozdzielić jednak postawę człowieka, jednak, a tu dom literata, nie? Gdzie, słuchajcie, do dzisiaj ja tam siedziałem, ja tam byłem 2 dni i tam co chwilę ktoś się zatrzymywał. Rowerzyści przejeżdżali, zatrzymywali się, robili zdjęcia. Tam na domu jest tabliczka, że tu tworzył Zbigniew Nienacki. Właściciel tego domu mi opowiadał przeróżne śmieszne rzeczy, że pojechał na przykład do Iławy czy gdzieś tam, wraca. A żeby sobie ułatwić życie, zostawił bramę otwartą od podwórka, żeby nie wysiadać, żeby wjechać od razu i zaparkować. No przyjeżdża, a on tutaj na podwórku patrzy, tu kilkadziesiąt rowerów. Cały peleton się zatrzymał, kurczę, i siedzą u niego na tarasie, kanapki wcinają, prawda, i patrzą na ten widok, który podziwiał Nienacki, tak? No, kiedyś pani zajeżdża i z pretensjami wyskakuje, dlaczego on tutaj podjazdu nie robi, bo ona tą miską olejową tam zahaczyła, tak? No, on mówi, wie pani, ale pani wjeżdża na prywatną posesję. To nie jest żadne muzeum i tak dalej, nie? A kim pan jest? No właścicielem, no. A że Boguś, prawda, końmi się zajmuje, no to może zbyt reprezentacyjnie nie wyglądał, więc go potraktowała jak jakiegoś koniuszego. No więc słuchajcie, tam się prześmieszne historie dzieją, ale ludzie do dzisiaj tam przyjeżdżają, więc ten kult niemal, bo jest kilka stron działających, fanpage'ów Nienackiego, to wszystko nadal działa, tak? 30 lat po śmierci autora. Ja bym wielu pisarzom życzył takiej popularności po śmierci. Są dwa wątki, ale postawimy tutaj chyba kropkę, bo żeby państwo czytali książkę, ale jest jeszcze jeden wątek, o który tak chcę tylko zapytać, ale naprawdę krótko, żebyśmy nie psuli odbioru czytelnikowi. Nie tyle psuli, co nie zdradzali może puenty. Spoilerowali, jak to się teraz mówi. Tak jest, więc ja tylko zapytam w ten sposób, czy ty potwierdzasz, czy nie potwierdzasz. Czy prawdą jest, że Stefan Niesiołowski chciał wysadzić ów dom na Mazurach w powietrze? Prawdą jest. I jest, proszę państwa, o tym cały rozdział w książce. Zachęcam do lektury. Tu jest dużo więcej historii, które Jarek opisał. My tylko chcemy państwu przybliżyć pewien klimat, pewnego też ducha epoki, bo ja uważam, że to jest też taka ważna książka do tego, żeby znowu po raz kolejny jakoś przyjrzeć się, już także z czasowego dystansu, ponad 30 paru lat, na w ogóle sam PRL, ale też na politykę wydawniczą, która była w PRL-u, ale też na politykę kształtowania świadomości, która była w PRL-u, bo Nienacki był jej ważnym elementem i miał różne swoje okresy, oczywiście mniej, bardziej podłe, ale
To też pokazuje, jak władza myślała, chociażby o zagospodarowaniu umysłowości młodzieży. Tu się chyba zgodzimy, że ta literatura młodzieżowa w PRL-u naprawdę się świetnie miała i dzisiaj to no nie bardzo chyba jest jakiś taki odpowiednik dla nastolatków, żeby sobie mogli właśnie czytać dobre książki, znaczy dobre, no, interesujące książki. Z jakimiś pisarzy. Wartościami, nie? Tak, z jakimś przesłaniem, z jakimiś wartościami. Mniej lub bardziej się możemy z tymi wartościami wczesnymi zgadzać, bo często to taki jest dziwny duch. Właśnie to, co mi uderzało zawsze w panu samochodziku, ten taki dydaktyczny ton, który często się ujawniał tak. u bohatera. No, to... I on był lekko denerwujący, więc ten, tak od razu myślałem o tym właśnie nienackim Wormo i to mi tak jakoś się składało i pasowało. W filmie to na szczęście zostało, na szczęście dla filmu. Właśnie, jak Nienacki odbierał te filmy o panu samochodziku? Więc z dwóch pierwszych, czyli tego, w którym grał Jan Machulski, Wyspa Złoczyńców i... Stanisław Mikulski. O Jezus. To powiedziałeś Jan Machulski. Nie, Jan Machulski. Jan Machulski, przepraszam. Jan Machulski, Jan Machulski. Z Juliuszem się pomylił. No, synem, Juliusz syn, no, autorem, nie, ojciec tam oczywiście, grał. No, więc z tego był w miarę zadowolony i z Templariuszy też był zadowolony, ale tam on robił też scenariusz, tak, więc dość mocno, że tak powiem, współprodukował, a kierownikiem produkcji była jego żona. No, więc tam dużo wątków tych nowickich, nienackich jest i duży pewnie jakiś tam wpływ na to miał. Więc z tych był zadowolony, a już z tych późniejszych produkcji to nie. No i myślę, że jakby zobaczył to, co teraz się pokazało, to już w ogóle by się w grobie przewracał. Ja nic nie mówię, nie widziałem. Nie, no ja umę to w ten sposób. No ten pan samochodzik nie ma nic wspólnego z samochodzikiem nienackiego. O, w ten sposób, tak? To już jest bardziej właśnie nawiązanie do tych wszystkich kontynuacji, które się ukazały po śmierci Nienackiego. No inna sprawa, zobacz, to jest kolejny fenomen. 160 tomów kontynuacji. No pokaż mi pisarza z takim dorobkiem, który już leży w grobie dawno, tak? No to jest fenomen i możemy się z niego podśmiechiwać, naigrywać z gołego zadu widłągowej, z naczelnego pornografa partii, ale Nienacki ma swoje miejsce w literaturze i... Myślę, że jak tam z góry czy z dołu, bo nie wiem, gdzie trafił, patrzy, to i tak ten uśmieszek satysfakcji ma i mówi, co, i na moje wyszło. Nie, niewątpliwie książka ważna do myślenia o tym też całościowo, czym był PRL, czym byli też pisarze, którzy wtedy tworzyli. I Nienacki był postacią, która na pewno, jeśli chodzi o PRL, chyba nie do końca się też mieściła w ramach tego PRL-u ze względu na tą umiejętność, którą, jak o tym mówiłeś, do kształtowania wizerunku, to już taka bardziej celebrycka postać. Tak, tak, tak. Mówię, gdyby on przetrzymał ten okres transformacji, to ja myślę, że on by się w naszych czasach bardzo dobrze odnalazł. On miał tego ducha myślenia właśnie kategoriami współczesnymi, marketing, nawet jeżeli jest spór z krytykami i tak dalej, to on czemuś służy. On był jakby wyznawcą popularnej zasady znanej z Ameryki, nieważne jak się mówi, grunt, żeby się o książce mówiło, tak, czy o autorze. Więc tak jak sąsiad mu się zapytał, czy on się bardzo denerwuje, że pasent tam znowu na niego najeżdża. Tak? Pewnie na początku na pewno się zirytował, ale potem stwierdził, no dobra, no jak już piszę i ja już nic nie mogę z tym zrobić, to przynajmniej wyzyskam na swoją korzyść. No i gdzieś tam w którymś wywiadu mówił, o już żałuję, że już pasent skończył, kurczę, z tymi skierowawkami, bo mu dobrze napędzała sprzedaż. Nie? Więc pod tym względem to był dobry pisarz. Tylko przeżył kilka lat już w III RP, zmarł 23 września 1994 roku. Jarku, bardzo dziękuję za rozmowę. To ja dziękuję za gościnę. Państwa zachęcam do lektury i jeszcze raz wielkie brawa dla wydawnictwa Pruszyński Spółka za edytorską stronę wydania książki. Naprawdę książka dobrze się czyta i jest bogata w liczne ilustracje różnego typu, nie tylko zdjęcia, ale również rękopisy, notatki. Zachęcam.